Kamera bacznie śledzi rozgrzewającego się Roberta Lewandowskiego. To kandydat do tytułu króla strzelców Carabao Cup. Jak zagra dzisiaj, transmisja za chwilę. Witamy Państwa serdecznie. Przed nami półfinał Pucharu Carabao. Na transmisję z tego meczu zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. W tych rozgrywkach trenerzy często kalkulują, dają największym gwiazdom odpocząć, ale na tym etapie żarty się kończą. Wszyscy muszą otrząsnąć się ze zmęczenia sezonem i wykrzesać z siebie dodatkowe siły, by powalczyć o finał na Wembley. Dzisiaj gra Manchester City przeciwko Queen's Park Rangers. Naki Wells! Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Robert Lewandowski. Bernardo. Mahrez. Lewandowski przed szansą. Kapitalny strzał Lewandowskiego. Fantastycznie umieścił piłkę w siatce. Wspaniałe umiejętności tego zawodnika. Przepiękny strzał. To uderzenie wcale nie należało do najłatwiejszych. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Odzyskali piłkę w środku pola. Próba odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. No, zobaczymy. Spróbuje szczęścia z tak daleka. Czy pokusi się o strzał? Byłaby piękna bramka. Riyad Mahrez wspaniale obronił. Świetnie wyłapał tę piłkę. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Rzut rożnego Manchester City. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Robert Lewandowski. Słupek uratował ich od straty gola. Piłka wraca na murawę. Piłkę zza linii bocznej wrzucą zawodnicy City. Raheem Sterling. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez. De Bruyne dośrodkowuje. A, szkoda! Taki strzał i nie ma bramki. Minimalnie niecelne, bardzo ładne uderzenie z woleja. Technika bez zarzutu, ale bramka okazała się ciut za mała. Riyad Mahrez, Robert Lewandowski. Dobrze, przejął piłkę tuż przy bocznej linii. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Riyad Mahrez. Lewandowski. Lewandowski. Może dośrodkować. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Pewnie interweniował po tej główce. Rozrzucenie do boku. Out dla Manchesteru City. Bernardo Silva. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Ma szansę na dośrodkowanie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, prawie, ale nie opanował piłki. Sędzia wychwytuje, jest spalony. Mondi. Riyad Mahrez. Bernardo Silva. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Naki Wells. Ma do kogo zagrać.
Nisko posłana piłka w szesnastkę. No, nie udało mu się to dośrodkowanie. Cameron. Robert Lewandowski. Riyad Mahrez. Robert Lewandowski. Już blisko pola karnego. Dobra okazja. Ofiarna interwencja. Strzał został. Świetna pierwsza połowa półfinałowego meczu rewanżowego, po której awans do finału mają chyba na wyciągnięcie ręki. Zaczynamy drugą połowę, ale mam złe wieści. Nadal leje gwałtowny deszcz. Oby tylko murawa to wytrzymała. Robert Lewandowski. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Naki Wells. Świetnie minął teraz obronę. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Bernardo Silva. Raheem Sterling. Blisko już do bramki. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? Myślę, że sam czuję pewien niesmak, że to była tylko jedna bramka w tej połowie. Druga, zamiast paść do bramki, tylko się od niej odbiła, ale w sumie ważne, że prowadzi. De Bruyne. Vidal. Ostatnio jest w świetnej formie. Widać to nie tylko po grze, ale i po statystykach. Widzimy teraz, jaki będzie następny mecz Emirates FA Cup. Manchester City podejmie u siebie Manchester United. I my ten mecz Emirates FA Cup będziemy oczywiście dla Państwa relacjonować. Jaki następny mecz rozegrają Queen's Park Rangers? Zmierzą się z Southamptonem, a będzie to mecz w rozgrywkach Emirates FA Cup. Spotykają się dwie drużyny. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Piłka poza boiskiem. Rzut rożny. No, zastanawiająca jest ta zmiana. Uraz nie wygląda na poważny, ale pewnie wolą dmuchać na zimne. Rzeczywiście, ten zawodnik rzadko schodzi z boiska bez wyraźnego powodu. Może odniósł poważniejsze obrażenie niż na pierwszy rzut oka się wydaje. Centruje z rogu w pole karne. Riyad Mahrez. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Sterling. Sterling ma mnóstwo przestrzeni na skrzydle. Wybijają teraz do przodu. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Potwierdziły się informacje. Liverpool dopiął szczegóły transferu, o którym ostatnio było głośno. Kwoty transferu nie podano, co jest zwykłą praktyką w takich wypadkach, ale oczywiście pojawiają się różne szacunki. Fernandinho. Fernandinho. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Mogą kontratakować. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Bernardo Silva, Robert Lewandowski, Mahrez, De Bruyne teraz, Bernardo Silva, ależ okazja.
Słyszymy, że wzburzenie trybun utrzymuje się. Fani są niepogodzeni. Ich zdaniem tam była ewidentna jedenastka. No, z tego miejsca można strzelać. Paweł Wszołek. I będziemy mieli rzut rożny. I mamy zmianę. Substitution for Manchester City. Coming off the pitch. Number 17, Kevin De Bruyne. To be replaced by number 16, Thiago. Dośrodkowanie z rzut rożnego. Pewnie interweniował przy tym rzucie rożnym. Ostatnie 180 sekund przed nami. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Freeman. Naki Wells. Ale z podania, jeśli to wykorzystają. Nie będzie strzału, rywale oddalili zagrożenie od bramki. Dokonali tego, awansowali do finału. Tylko oni wiedzą, ile włożyli w to wysiłku i nawet jeśli nie zdobędą tytułu, zapiszą się w historii. Zapewne masz rację, wątpię jednak, by samo bycie finalistą zaspokoiło ich ambicje. Oni chcą mistrzostwa.